Za nami niezwykle intensywny tydzień. Co ważnego wydarzyło się w życiu Grupy Orlen? O tym opowiemy w naszym programie informacyjnym. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, to jest Studio Grupy Orlen. Zaczynamy. Williams Racing Orlen i Robert Kubica. Trudny rok, ale dobre wyniki. Zbiorowe układy pracy w spółkach Grupy Orlen. Robert Kubica wraca do świata Formuły 1, a jednym z najważniejszych partnerów jego zespołu jest PKN Orlen. W siedzibie naszego koncernu można było spotkać jedynego polskiego kierowcę na torach Formuły 1, naszego reprezentanta w Królowej Motorsportu, Roberta Kubicę. To był fantastyczny dzień z Robertem Kubicą. Pierwszy i jedyny polski kierowca w Formule 1, nasz reprezentant w zespole Williams Racing, którego ważnym partnerem jest PKN Orlen, miał niezwykle napięty plan dnia. Głównym wydarzeniem była oczywiście konferencja prasowa, podczas której prezes koncernu Daniel Obajtek wręczył Robertowi Kubicy kask w barwach Orlenu i Polski, czyli biało-czerwonych. Kierowca zrewanżował się symboliczną kierownicą kartingową. Formuła 1 to szybkie bolidy, najlepsi kierowcy oraz światowy biznes, a skoro to wielki świat sportu i biznesu, to jest tu obecny także i Orlen. Orlen jest firmą międzynarodową. Nasze produkty są dostępne na 6 kontynentach w 90 krajach. W związku z tym jako nasze obroty, przychody to jest 60% na rynkach zewnętrznych. W związku z tym musimy budować rozpoznawalność, musimy budować siłę marki. A właśnie przez podpisanie umowy z Williamsem, poprzez zaangażowanie Roberta, budujemy tę rozpoznawalność. Zarówno w kraju, gdzie jest bardzo wysoka, ale budujemy na rynkach zewnętrznych. I to również nie tylko ma zabarwienie sportowe, ale również ma ten czynnik biznesowy. To jest bardzo dla nas ważne, byśmy promowali logo firmy, byśmy promowali firmy, bo promując firmy, promujemy również produkty tej firmy. Orlen od lat jest mecenasem polskiego sportu. Obok oczywistego motosportu to także lekkoatletyka czy siatkówka. Orlen jak do tej pory inwestował w sport, będzie inwestował w sport, ponieważ ten sport opłaca się. A z drugiej strony to też nas jednoczy, bo my Polacy wspaniale się jednoczymy, przeżywając wszystkie sportowe wydarzenia, zwłaszcza wydarzenia, kiedy kibicujemy naszym sportowcom. I myślę, że również Orlen, jako ta marka szczęśliwa, da szczęście teamowi Williams. Po raz pierwszy w historii nie tylko mamy wspaniałego zawodnika, ale po raz pierwszy w historii my Polacy mamy własny team, Team Williams. Po raz pierwszy będę startował bolidem Formuły 1. Z logotypami polskiej firmy jest czymś wyjątkowym i na pewno pomoc ze strony Orlenu była, jest ważna i będzie ważna. To nie chodzi tylko o to, żeby wejść do tej Formuły 1, ale mam nadzieję, że razem zaistniemy w tej Formule 1 i zostaniemy w tej Formule 1. Będę starał się wykonywać swoją pracę jak najlepiej i moim celem jest pokazanie, że po 8 latach ponad 8 latach poza sportem jestem w stanie wykonywać swoją pracę jak najlepiej i powrót na poziom, w którym byłem przed wypadkiem, który uważam był bardzo wysoki, jest moim celem. Oczywiście do tego jest potrzebne narzędzie. Narzędziem jest bolid. Celem jest zrobienie dobrej roboty i pozostanie w Formule 1 na dłużej. I uważam, że jeśli ja będę zadowolony z samego siebie, to jest według mnie największy cel i największe marzenie, które mogę sobie życzyć na ten sezon. A ten rozpocznie się pod koniec marca w Australii, wcześniej lutowe testy nowego bolidu w Barcelonie. Robert Kubica podczas pobytu w Orlenie spotkał się z najmłodszymi fanami. To motocykliści podopieczni Marka Dąbrowskiego z Akademii Orlen Team, miejmy nadzieję, nasi przyszli mistrzowie. Nie zabrakło również kartingowców, reprezentantów dobrze znanej Kubicy dyscypliny sportu. Od niej bowiem rozpoczęła się jego sportowa najpierw przygoda, potem pasja i wreszcie zawód. Zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych Orlenu. Tam materiały, które nagraliśmy w odpowiedzi na pytania zebrane tą drogą od kibiców, odpowiedzi Roberta będziemy publikować cyklicznie przez kolejne tygodnie. Sponsorskie obowiązki w planie dnia uwzględniały także sesje foto i wideo oraz składanie autografów na zdjęciach. Na koniec mamy dla widzów Studia Grupy Orlen wyjątkowe zaproszenie. Robert Kubica udzielił nam wywiadu, cała rozmowa z jedynym polskim kierowcą w Formule 1 już za tydzień w specjalnym wydaniu naszego programu. Już dziś gorąco zapraszamy do oglądania.
Teraz będziemy mówić o wynikach finansowych grupy Orlen. Podsumujemy ostatnie 12 miesięcy. Przychody były wyższe o 15%. Firma osiągnęła rekordowe wyniki przerobu ropy oraz sprzedaży, a zysk netto wyniósł 5,5 miliona złotych. Dobre wyniki Orlenu nie zaskoczyły rynku, choć zostały osiągnięte w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Jednak od takiej firmy jak Orlen zawsze oczekuje się więcej, zwłaszcza że działamy na wielu rynkach i w różnych segmentach. Mamy powody do satysfakcji. Sprzedaliśmy około 43 milionów ton produktów. To najlepszy wynik w historii grupy. Zgodnie z oczekiwaniami rynku wypracowaliśmy dobry wynik EBITDA LIFO na poziomie 8,3 miliardy złotych. Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych złożyło się na nie przede wszystkim wysokie notowania ropy w trzech pierwszych kwartałach 2018 roku i rosnące ceny gazu. W ubiegłym roku widoczny był wpływ na wyniki realizowanych w cyklach 2-3-letnich postojów remontowych rafinerii w Kralupach i Morzejkach oraz części petrochemicznej w PKN Orlen i Unipetrolu. Kolejny rekord odnotował segment detaliczny. Orlen osiągnął wzrost przychodów do poziomu 110 miliardów złotych, rekordowy przerób blisko 33,5 miliona ton ropy i najwyższą w historii firmy sprzedaż prawie 43 milionów ton. Rozpoczęliśmy proces przejęcia kontroli kapitałowej nad grupą Lotos, zainicjowaliśmy program rozwoju petrochemii wart ponad 8 miliardów złotych, doprowadziliśmy do pełnej kontroli nad czeskim Unipetrolem, przywróciliśmy także proces odbudowy torów na trasie Morzejki-Ręgę oraz zdywersyfikowaliśmy źródła zaopatrzenia w ropę. W 2018 roku koncern zgodnie z zapowiedziami wypłacił dywidendę w wysokości 1,3 miliarda złotych, czyli 3 zł na akcję. W grudniu ogłoszono aktualizację strategii na lata 2019-2022. Zaledwie kilka tygodni temu informowaliśmy o sukcesie negocjacji pracodawcy i strony społecznej w Orlenie owocującym korzystną dla pracowników aktualizacją zakładowego układu zbiorowego pracy. Wraz z początkiem roku mamy kolejne dobre informacje dotyczące tego ważnego dokumentu określającego zasady pracy i wynagradzania pracowników. Tym razem dotyczą one osób zatrudnionych w spółkach grupy kapitałowej. W Orlen Laboratorium nowy ZUSP właśnie wchodzi w życie. W Anwilu podpisano go na koniec ubiegłego roku, a w spółce Orlen Południe obowiązuje od 1 stycznia tego roku. Jednym z najistotniejszych elementów polityki kadrowej, którą prowadzimy, jest dążenie do tego, aby wewnętrzne regulacje z zakresu prawa pracy były oparte na prawie układowym. I dzięki determinacji pracodawców i strony społecznej w ciągu ostatnich kilku miesięcy zakończyliśmy z sukcesem negocjacje w kilku spółkach grupy. Nowe regulacje przewidują rozszerzenie ścieżki kariery pracowników. Polega to między innymi na tym, że podnosimy dolne i górne widełki wynagrodzeń zasadniczych, czy też dodaje się nowe stanowiska pracy. Z jednej strony uzgadniane zmiany muszą zabezpieczyć interesy spółki, muszą zapewnić jej stabilny byt i tak naprawdę muszą być optymalne z punktu widzenia finansów spółki, ale z drugiej strony muszą też być korzystne i atrakcyjne dla pracowników. Kolejną spółką, która będzie mogła cieszyć się posiadaniem zakładowego układu zbiorowego pracy, jest Orlen Service. Spółka Orlen Service jako jedna z największych spółek grupy kapitałowej jest na etapie negocjacji zakładowego układu zbiorowego pracy. Jesteśmy przekonani i chcielibyśmy, aby tak się stało, żebyśmy zakładowy układ zbiorowy pracy podpisali jak najszybciej z korzyścią, oczywiście dla naszych pracowników, o których chcemy dbać jak najlepiej i z korzyścią dla właściciela, a także dla spółki. Wierzę w rozsądek, rozwagę stron, ponieważ spółka jest spółką, która tak naprawdę dopiero co się rozwija, ma szerokie plany rozwojowe i wierzę, że uda się osiągnąć dobry kompromis, który tej spółce zapewni stabilny, bezpieczny rozwój, ale też przyniesie pracownikom korzystne rozwiązania. Na razie, zanim zakończą się negocjacje w Orlen Serwisie, by docenić pracowników i zwiększyć korzyści płynące z pracy w tej spółce, pracownicy otrzymali podwyżki obligatoryjne i uznaniowe, awanse oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Jeszcze w ubiegłym roku Fundacja Orlen Dar Serca ogłosiła 2 programy stypendialne. Jeden dla dzieci i młodzieży z Płocka i drugi adresowany do mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. Kilka dni temu odbyło się uroczyste wręczenie aktów stypendialnych, a gala była bogata w liczne wydarzenia towarzyszące. Gala była wyjątkowa, bo jubileuszowa. Do młodych płocczan stypendia trafiły już po raz 10. Na gali gościli także laureaci programu Dla Orłów. To program skierowany wyłącznie do dzieci pracowników PKN Orlen oraz spółek z grupy kapitałowej.
To szczególny moment. W trakcie tej gali przyznamy aż 237 stypendiów dla najlepszych uczniów, młodych sportowców, dla młodych społeczników i właśnie na to chciałabym szczególnie zwrócić uwagę, że w tych wszystkich wnioskach stypendialnych, które do nas dotarły, widać to, jak ci młodzi ludzie łączą naukę z zaangażowaniem dla innych ludzi, ale również ze swoimi pasjami. I to jest niesamowite. Bardzo się cieszę, że możemy pomagać i wspierać tak zdolnych z pasją młodych ludzi. Przyznawane przez fundację stypendia trafiają do bardzo młodych ludzi, z których wielu dopiero jest u progu dorosłości. Stąd motto gali z rozwijaniem pasji nie czekam do osiemnastki. Uzyskanie stypendium w obu programach Fundacji Orlen Dar Serca wymaga spełnienia kilku warunków. Najważniejszym z nich jest w przypadku stypendiów naukowych odpowiednia wysokość średniej, co najmniej 4,7. Dodatkowe punkty uczniowie otrzymują za osiągnięcia wychodzące poza standardowy program nauki, udział w olimpiadach, konkursach oraz za pracę społeczną. Od sportowców oczekuje się przede wszystkim wybitnych wyników w uprawianej dyscyplinie, ale również średniej, nie niższej niż 4,0. Z kolei uczniowie pracujący społecznie musieli przede wszystkim udokumentować działalność na rzecz innych oraz legitymować średnią na poziomie 4,5. Moją pasją jest karate i to jest sztuka walki. Jest wiele odmian tego karate, ale moje w 2020 roku będzie na olimpiadzie w Tokio, czyli zostało ogłoszone sportem olimpijskim. W pewnym stopniu sponsoruje moje wyjazdy na zawody, na seminaria, sparingi z innymi klubami, na treningi z innymi klubami lub też na sprzęt sportowy, który mimo wszystko nie jest tani. Cały czas wydawanie takich pieniędzy mimo wszystko jakoś trafia w ten nasz budżet i taki sposób mi pomaga to stypendium. Moją pasją jest pływanie. Pływam już od najmłodszych lat. Dzięki niemu miałam okazję prezentować nasze miasto w innych krajach, na przykład w Rosji, w Izraelu. Czuję się bardzo doceniona za to, że dostałam takie stypendium. Dzięki niemu mogę jeździć na obozy sportowe, które przygotowują mnie do ważnych zawodów. Mogę kupować stroje startowe, które też pomagają mi w polepszaniu wyników. Podczas gali do stypendystów kilka słów skierował członek zarządu Orlenu Józef Węgrecki. Młodzi goście mogli także wysłuchać wykładu motywacyjnego, który poprowadził Tomasz Grzywaczewski, podróżnik i dziennikarz, który pasjonuje się poszukiwaniem i odkrywaniem zapomnianych opowieści. Nie zabrakło też występu artystycznego. Dzięki staraniom fundacji dla młodych stypendystów zaśpiewała niezwykle popularna w tej grupie wiekowej Roxana Węgiel, zwyciężczyni pierwszej edycji The Voice Kids oraz ubiegłorocznego konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci. Tyle w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny już za tydzień. Zapraszam serdecznie, polecam. Do zobaczenia.